I ile pan zarabia miesięcznie? 1600 złotych. 1600 złotych. I dla pana obraz wartości 20 tysięcy złotych jest rzeczą bezwartościową, tak? Złodziej to człowiek subtelny, o niezwykle wysokiej kulturze. W ogromnym magazynie nie zatrzymał się przy bohomazach, tylko od razu wskazał na obraz o ogromnej wartości. Słyszy pan? Wszyscy znamy ceny w Bristolu i w europejskiej. Tam za samą ćwiartkę trzeba... Tak, to znaczy pracownik naukowy chodzący po nowym świecie na czworakach. Na czworakach? 12 stycznia. Zima. Ładnie to tak? Widzi pan, mógłbym od razu wydać nakaz aresztowania. Ale nam chodzi przede wszystkim o to, aby nasz kraj nie ubożał przez wywóz dzieł sztuki za granicę. Dlatego chcemy dać panu jeszcze jedną szansę. Jutro do godziny 15 stawia się pan tutaj z obrazem pod pachą. Albo ze szczoteczką do zębów. Przepraszam, a jaką karę przewiduje kodeks karny, gdybym jutro do godziny 15 nie mógł z tym obrazem przyjść? 5 lat. Więc radzę jednak szukać dobrze. Do 15.